Dziś wiemy już, że znaleźliśmy się w nowej fazie konfliktu wywołanego przez Władimira Putina, kiedy postanowił zaatakować na Ukrainę. Ta faza to zjawisko, to coś, co można streścić bardzo dobrze słowami, które padły kilkaset metrów stąd z ust Joe Bidena. Czeka nas teraz długi marsz. Czeka nas bardzo długa praca, żeby nie tylko przywrócić stabilność i bezpieczeństwo w naszej części świata, ale również, żeby wyjść z tego kryzysu do przodu, żeby tak zabezpieczyć świat, żeby nigdy więcej tego typu rzeczy, których jesteśmy świadkami od 24 lutego, nie miały miejsca. I w tym długim marszu wyjątkowo ważna będzie rola Rzeczpospolitej Polskiej. Zaryzykuję twierdzenie, że od 30 lat, odkąd Polska odzyskała wolność, a nawet od wielu więcej lat, nigdy tak dużo nie zależało właśnie od Polski. Dzisiejsza Rada Bezpieczeństwa Narodowego będzie dobrą okazją, żeby poprosić, zasugerować prezydentowi Rzeczpospolitej, że teraz to on w imieniu Rzeczpospolitej powinien, jeżeli mogę tak powiedzieć, przejść do dyplomatycznej ofensywy i rzeczywiście sprawić, żeby głos Polski był wyraźny, słyszalny, słuchany, ale przede wszystkim, żeby wytyczał nowe tropy, nowe szlaki wspólnocie międzynarodowej. Pierwsza rzecz w moim odczuciu, która powinna się stać i będę to dzisiaj prezydentowi w czasie RBN sugerował, to to, żeby prezydent dzisiaj zrobił to samo, co robi Wołodymyr Zełenski przez swoje transmisje na Facebooku, znaczy, czy transmisje różnego rodzaju mediach społecznościowych, ale też transmisje adresowane do parlamentów, do państw, do głów tych państw. Prezydent Duda nie musi tego robić zdalnie. Prezydent Duda może wsiąść w samolot i odwiedzić 10 kluczowych europejskich stolic. Paryż, Berlin, Rzym i przekonywać twardo, skutecznie, mam nadzieję, do dwóch rzeczy. Po pierwsze do tego, żeby cała Europa, nie tylko Polska, stała się miejscem, które będzie przyjmowało uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. Polska, która ma do tego mandat, żeby o tym mówić, bo my przez pierwsze tygodnie tej wojny przyjęliśmy we wspaniały sposób, dzięki polskiemu społeczeństwu, miliony uchodźców z Ukrainy. Polska dzisiaj powinna stać się swego rodzaju hubem, który będzie gościnnie przyjmował na ten pierwszy pobyt Ukraińców, a następnie w skoordynowany z innymi państwami sposób wysyłał tych, którzy oczywiście będą chcieli wyjechać, a ich jest naprawdę bardzo wielu, do innych państw Europy, które powinny im zapewnić ten sam standard i ten sam status, który my zapewniamy Ukraińcom w Polsce. A więc ułatwienia w wyrobieniu dokumentów, a więc świadczenia socjalne, a więc pomoc w dostaniu się do szkoły, do żłobka, świadczenia opiekuńcze dla tych, którzy są niepełnosprawni. To dzisiaj musi być rzecz europejskiej solidarności. I liczę, że prezydent Rzeczpospolitej będzie w stanie przekonywać do tego i przekonać naszych europejskich partnerów. Druga kluczowa sprawa to zabieganie o to, żeby Ukrainę jak najszybciej wyposażyć we wszystkie możliwe środki, które pozwolą jej zamknąć przestrzeń powietrzną dla wrogich statków powietrznych. Oni już chyba nie mają złudzeń, że zrobi to NATO, że NATO zdecyduje się na jakąś no-fly zone w Ukrainie. Pewnie się nie zdecyduje, ale dzisiaj NATO, a prezydent Rzeczpospolitej jest jedną z głów natowskich państw, powinno zabiegać o to, aby jak najszybciej Ukraina otrzymała systemy Buk, S-300, to wszystko, czego potrzebuje, żeby skutecznie zamknąć swoją przestrzeń powietrzną. Wreszcie myślę, że dzisiaj mamy świadomość tego, że to zdynamizowanie ofensywy po naszej stronie jest absolutnie niezbędne, bo jeżeli my tego nie powiemy, jeżeli my tego nie pokażemy, to Europa może zacząć wytracać impet, a tego byśmy nie chcieli. Jeżeli nie będzie nowych sankcji, to Putin znakomicie nauczy się omijać stare. Jeżeli nie będzie nowych prób pozbawienia go tak naprawdę władzy, a tutaj trzeba absolutnie zgodzić się z prezydentem Bidenem, że kwestią bezpieczeństwa Europy, kwestią bezpieczeństwa świata jest pozbawienie Władimira Putina władzy. Jeżeli nie będzie tego dociśnięcia, jeżeli nie będzie tej stanowczości, jeżeli będziemy słyszeć to, co dzisiaj niestety już słyszymy, że następne decyzje NATO podejmie na swoim szczycie w Madrycie, który wypada w ostatnich dniach czerwca, to po prostu ani Ukraina, ani Europa, ani my tego czasu nie mamy. Działać trzeba teraz.
A więc powtórzę, dzisiaj ofensywa dyplomatyczna prezydenta, do której będę go gorąco namawiał, nie tylko mam nadzieję w swoim imieniu, doprowadzenie do tego, że cała Europa stanie się gościnnym domem i przestrzenią solidarności dla ukraińskich uchodźców. Doprowadzenie do tego, że NATO wyposaży Ukrainę w sprzęt, który pozwoli jej zamknąć swoją przestrzeń powietrzną i odzyskać wolność w krótkiej perspektywie. I wreszcie trzecia rzecz. To skoordynowanie wysiłków humanitarnych. Docierają do nas sygnały, że na Ukrainie brakuje dzisiaj tak podstawowych rzeczy jak antybiotyki, jak bandaże. I to już nie jest kwestia jakiejś polityki międzynarodowej. To kwestia logistyki i pieniędzy. Powinniśmy na forum europejskim, bo tak jest łatwiej, bo tak jest prościej, razem się skrzykujemy, kupujemy, opracowujemy logistykę, wtedy jest taniej i bezpieczniej, jak najszybciej doprowadzić do tego, żeby taka hańbiąca sytuacja, taka dla nas hańbiąca, jako dla sąsiadów Ukrainy, trudna dla Ukraińców, jak najszybciej przestała mieć miejsce. Antybiotyki, środki opatrunkowe, środki ochrony osobistej, to są wszystko rzeczy, które dziś powinny z Europy szerokim strumieniem na Ukrainę płynąć. Drodzy Państwo, nie możemy, i o tym też będę starał się mówić w tej części mojej, w której będą pytania na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, nie możemy odpuścić. Jeżeli dzisiaj odpuścimy Putinowi, to będzie nas szantażował, będzie kombinował, będzie knuł przez najbliższe lata, a może jego następcy przez dziesiątki lat. Dzisiaj trzeba odciąć naszą gospodarkę, nasz system bezpieczeństwa, nie tylko finanse, ale odciąć gospodarkę rosyjską od reszty świata. Odciąć się bardzo wyraźnie i skutecznie od tego autorytarnego reżimu. Bo jeżeli teraz tego nie zrobimy, to nawet za jakąś cenę, to za rok, za dwa, za pięć zapłacimy za to dużo więcej. A nie chcielibyśmy tego robić. Nie chcielibyśmy być stawiani przez niego w takiej sytuacji. W ogóle nie chcielibyśmy, żeby on decydował o czymkolwiek, co będzie miało miejsce na terytorium Rzeczpospolitej, w Unii Europejskiej czy w NATO. Dziękuję Państwu bardzo. Jeżeli macie pytania, to oczywiście zachęcam. Chciałbym... Mówi Pan o serii pytań. Czy w tej serii pytań będzie Pan chciał też poruszyć tę kwestię, która tak dzisiaj wypłynęła, bo Wołodymyr Zełenski odniósł się do tej propozycji prezesa Kaczyńskiego bodajże z 15 marca i mówił, że na razie nie do końca rozumie, jakby ta misja pokojowa NATO miałaby wyglądać. Czy będzie Pan tego próbował szukać jakichś wyjaśnień? Co z tego teraz wynika? Wie Pan, po pierwsze, to ja też nie rozumiem tej propozycji. Mówiłem o tym, odkąd o niej usłyszałem, bo ona mi się po prostu nie spina od strony, powiedziałbym, wojskowo-polityczno-logistycznej. No po prostu nie da się zrobić misji pokojowej tak naprawdę skutecznej bez egidy ONZ. Jak i ONZ z Rosją i Chinami zgodzi się na misję pokojową na Ukrainie? Potraktowałem to jako pewnego rodzaju komunikat publicystyczno-polityczny o wytyczeniu pewnego kierunku. Natomiast nasze doświadczenie z rozmowami o wojnie na Ukrainie, moim zdaniem powinno nas prowadzić do konstatacji, że jeżeli chodzi o sprawy wojskowe, to my się powinniśmy zamiast przepychać na konferencjach prasowych, na Twitterach i na Facebookach, robić rzeczy, a o tym, że zostały zrobione, dowiadywać się przypadkiem dwa tygodnie później z jakiegoś przecieku. Tak powinno być z migami, a nie powinna być ta przepychanka, którą obserwowaliśmy. Tak powinno być z ewentualnym wysyłaniem innych narzędzi czy sił zbrojnych, no sił zbrojnych nie możemy wysłać, ale innych narzędzi na Ukrainę. Tego typu działania potrzebują ciszy, a nie konferencji prasowych. Ja nie rozumiem tej propozycji Jarosława Kaczyńskiego. Jeżeli ten temat wyniknie, to będę o to pytał, dlatego że chodzi o nasze bezpieczeństwo. Sprawa jest bardzo prosta. Jeżeli żołnierze NATO wjadą na Ukrainę, Rosjanie absolutnie natychmiast wykorzystają tę okazję do prowokacji. Zaczną, mówiąc wprost, strzelać do żołnierzy NATO. Żołnierze NATO będą musieli odpowiedzieć ogniem, a wtedy Władimir Putin ma gotowych 10 tweetów o tym, że nie można przelewać rosyjskiej krwi bez konsekwencji i możemy my jako państwo, to pierwsze z brzegu, które jest zaraz za granicą, zostać w bezpośredni sposób przez Putina przypieranego cały czas do ściany i przypartego do ściany przez bohaterską obronę Ukraińców, możemy zostać zaatakowani. A więc dzisiaj w ciszy, w spokoju niech dyplomaci i wojskowi dyskutują, skutecznie pomagają Ukrainie, a my ograniczmy ilość robienia na tym swoich tweetów i swoich rzucania różnych propozycji, które później, jeżeli mamy władzę, o tym mówimy, mogą przynieść jakieś dziwne konsekwencje. Jak będą wyglądały teraz nasze relacje z Węgrami, które się sprzeciwiają nakładaniu sankcji? Tutaj słyszymy z ust pana prezydenta w wywiadzie na TVN24, że trudno jest mu zrozumieć postawę Węgier.
Też tak samo mówił dzisiaj wiceminister Marcin Przydacz, że Węgry, nie zgadzając się na sankcje wobec Rosji, popełniają błąd. Czy to oznacza jakieś ochłodzenie, pana zdaniem, w relacjach Polska-Węgry? Dałby Bóg, żeby oznaczało nie tyle ochłodzenie, co dojście do rozumu z powrotem, bo ta nasza miłość do węgierskiego reżimu była absolutnie niezrozumiała i niewytłumaczalna. Proszę pamiętać, że my jeszcze parę miesięcy temu tutaj, niedaleko w Łazienkach, mieliśmy ucztowanie polskiego premiera z agenturą Putina w Unii Europejskiej. To nie tylko Węgrzy, to też mówię o rządzie węgierskim, ale to Marine Le Pen, to kokietowanie Salviniego w prostej linii pożytecznego idioty Putina, który w całej Unii Europejskiej działa. Jeżeli to jest tak, że nasz rząd, nasi rządzący rzeczywiście zauważyli, że z tymi ludźmi, którzy chodzą na pasku Władimira Władimirowicza, który dziś morduje ciężarne kobiety w Mariupolu, Polsce nie powinno być po drodze, to ja się z tego bardzo cieszę i ufałbym tylko, czy miałbym nadzieję, że to nawrócenie jest trwałe. Bo ja się boję, że jak wojna przycichnie, czy się skończy, to im ta mięta wróci i znowu będą próbowali udowadniać nam, że mądrze jest jechać na dwóch koniach równocześnie. A więc trochę być w Unii Europejskiej, a trochę w niej nie być, trochę flirtować z Putinem, a trochę nie flirtować i będą mówili, że to jest ta autonomiczna, mądra pozycja Polski. Nie, dzisiaj widzimy, że naprawdę błogosławieństwem dla nas było to, że wszystkie rządy Polski, które pamiętam w ciągu tych pierwszych lat niepodległości, parły do NATO, parły do w obecności Polski w Unii Europejskiej, bo dzięki temu nie jesteśmy dzisiaj w tym tragicznym położeniu, w którym jest Ukraina. To ja jeszcze chciałam spytać o komentarz odnośnie słów pana marszałka Grodzkiego, który stwierdził, że Polska finansuje reżim Putina. Ja mam z tym problem nie tyle polityczny, co etyczny, bo prawda jest taka, że my wszyscy dzisiaj, tankując na stacjach benzynowych, na Orlenie, na innych stacjach benzynowych w Polsce, jedno albo dwa na trzy tankowania, to są tankowania, w które wkładamy pieniądze nie tylko do kasy, ale do kieszeni Putinowi. Jeżeli w całej Unii Europejskiej 600-700 milionów euro dziennie wysyłanych jest dziennie do Władimira Putina za węglowodory, za ropę, gaz, za węgiel, a on sobie za to kupuje rakiety do mordowania ciężarnych w Mariupolu, to proszę Państwa, to nie jest kwestia rachunku zysków i strat. To jest rachunku sumienia kwestia. To jest kwestia moralna. I niezależnie od tego, kto by dzisiaj rządził, to jest jego moralne zobowiązanie, żeby jak najszybciej doprowadził do jak najbardziej ostrego odcięcia się od rosyjskich węglowodorów w Polsce, ale też na świecie. I dzisiaj, kiedy marszałek Grodzki mówi o tym, że my współfinansujemy, my wszyscy zrzucając się, bo mamy taki model energetyczny, jaki mamy, jest to smutna prawda. Ale to nie obarczałbym tym obciążeniem tylko i wyłącznie rządu obecnego, tylko nas wszystkich, którzy zgodziliśmy się, być może nieopatrznie, być może nie mając wiedzy, na taki, a nie inny model funkcjonowania. Dzisiaj powinniśmy być mądrzejsi. Ja, być może to jest to, czego mi w tej wypowiedzi marszałka Grodzkiego zabrakło, rozwiązań, konkretnego wyjścia do przodu, powiedzenia tak, doszliśmy do tego punktu, który jest nieakceptowalny dla nas wszystkich. Nie podnosiliśmy tego tematu. On nie był dla nas priorytetowy. A teraz powinniśmy zrobić to, to i jeszcze tamto, żeby jak najszybciej to obciążenie z siebie zdjąć. Drodzy Państwo, to jest system naczyń połączonych. My naprawdę nie możemy wkładać dzisiaj Putinowi do kieszeni pieniędzy, za które kupuje broń. I niezależnie od tego, kto w Polsce rządzi, kto w Polsce układa sprawy, to powinna być jedna z najważniejszych rzeczy, bo jak będziemy dalej to robić, to Putin będzie nam się śmiał w twarz. I będzie nadal z nas szydził, szantażował i mówił, możecie sobie zrobić mi jakie sankcje chcecie, a ja i tak będę sprzedawał wam dalej ropę, za którą będziecie wysyłali mi codziennie milion euro. I proszę im pokazać w Polsce kogoś, kto się z tym dobrze czuje. Ja się z tym dobrze nie czuję i myślę, że nie jestem sam.